Teraz przystępujemy do druku numer 2, który jest konsekwencją druku numer 3. Znaczy, mamy świadomość pełną jako zarząd, że nie wiemy, czy te środki przejdą. W sensie, że jest blokada, jest pismo prezydenta, które potem w obydwu wnioskach Państwu odczytam. Zalecające wstrzymanie. Zresztą chyba to Pani Basia przesłała. Omawiane były na komisjach, nie wiem, czy Pani przesłała, to nie też to pismo prezydenta. Ale znaczy na każdej komisji było. Spróbowaliśmy, żeby te środki, gdyby się udało je uruchomić, żeby przesunąć na najpilniejsze potrzeby. Według zarządu taką rzeczą, która wynikła po końcu roku szkolnego, był wniosek przeszkolny nr 129 na temat wymiany podłóg. Następnie, to są dwa przeszkola, to jest 57 i 91, to są dwa ostatnie przeszkola naszej dziedziny, które mają monitoring. Łączy się to z tym również, że część etatów, które są na ochronę Urząd Miasta ściąga, znaczy na ochronę, dobrze mówię, ochrona. Nie tak do końca. Mamy, mogę? Proszę. Plany finansowe placówek są tak okrojone, że dyrektorzy muszą podjąć decyzję, które osoby zwolnić, żeby zmieścić się w planie finansowym. Więc wiadomo, że nie można zwolnić osób bezpośrednio pracujących z dziećmi, bo ktoś musi sprawować opiekę nad dziećmi, czy pracujących kuchni na przykład. Natomiast można zrezygnować z etatów strażników na rzecz właśnie monitoringu. No i to jest właśnie ten kierunek, żeby nie obniżać, że tak powiem, siły edukacyjnej poszczególnych placówek kosztem ochrony. Jeśli się to uda, z tych pieniędzy będzie dobrze. Znaczy chcemy zrobić wszystko, żeby nie było sytuacji, że mamy, że nie skorzystaliśmy. Nie wiemy, czy te środki przejdą, mówię to w pewnej świadomości. Natomiast, no niestety, dalej przyszedł informację, że dodatkowego sprzętu komputerowego nie udało się kupić mimo zaplanowanego, bo po prostu miasto ma poważne ograniczenie tego, że nie podpisuje skargi. No i jeszcze raz dyskusja w tej sprawie, żeby Pani tu się wyjaśniła. Proszę poczekać, bo mówię do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że Komisja Nie, przyjęłam techniczne, ale Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię. Są członkowie komisji. Było to na komisji? Tak, było. Opinia jest pozytywna? A kto jest wiceprzewodniczący? Nie ma. Jest. Ale rozumiem, że członkowie komisji to potwierdzili. Dziękuję bardzo za dyskusję. Dobrze. W związku z tym głosujemy. Kto z Państwa na tym jest za przyjęciem uchwały według druku numer 2 w sprawie przeniesienia środków Stanu Rzeczonego na zadania projektowe. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się przyjął? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że ta przerwa uchwała według druku numer 2.